By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Witam was serdecznie. Przychodzę ze skończonymi produktami, nie ma ich dużo, więc szybko przechodzimy do rzeczy. W tle słyszycie, smażę szprytki do zakraszenia ziemniaczków. Także szybko przychodzimy. Słuchajcie, te produkty tak sobie się nie sprawdziły. Chcę was może przestrzec, może zachęcić, żebyście też sprawdzili na sobie. Może u was się sprawdzą. W każdym razie u mnie nie sprawdziły się. Nie do końca, ale jednak. Tu mam trzy produkty. Pierwszy produkt to jest Oceania z Biedronki. Płyn żel do kąpieli o zapachu, smaku poziomka winogron. Słuchajcie, no bardzo intensywny zapach. Na ciele bardzo pachnie, kiedy się spocimy. Przywiera bardzo, bardzo, bardzo brzydki zapach na ciele. Nie wiem, czy akurat u mnie tak się sprawdził, że po prostu no, przy spoceniu się przy upałach nabierał innego zapachu niż jest w butli brzydkiego, nie wrócę do niego. To samo jest właśnie z tym, to jest zapach, smak, olej arganowy, ekstrakt z bursztynu, to samo. Ładny zapach, jak się otwiera butlę, przez chwilę pachnie na ciele długo i przeistacza się podczas upałów, spocenia w inny brzydki zapach. Tutaj jest produkt do mycia kafelek, to znaczy płytek, ja używałam tego do podłogi. Bardzo intensywny zapach. Ja nie wiem, kto wymyślił tak bardzo intensywny zapach. Akurat to jest od drewna i paneli. Ja go przetestowałam na płytkach, ale to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że jest bardzo intensywny, mocny zapach. No, nie nadaje się do mycia w pomieszczeniach zamkniętych, otwartych też nie. Były okna na sześć potwierane, żeby szybko podłoga wyschła. No niestety, duszący zapach nie polecam. Dla alergików wcale. To taki przeciętny, dostałam od mamy taki zapas Linda, chyba z Biedronki, to jest mydło kremowe, bez zapachu, takie sobie mydło. Nic nie robiło, ale ani złego, ani dobrego, nie wiem, takie sobie. Zużyłam to masło Shea Body Butter, masełko do ciała, nie polecam dla osób, którym się wysusza skóra, którzy mają bardzo suchą skórę, tak jak ja, nie polecam, nie nadaje się, zostaje powłoka tak zwana, ja to nazywam łuską rybią, kruszy się, no nie polecam. Tu zużyłam ten produkt, który otrzymałam w prezencie, u mnie też się nie sprawdził, ja mam suchą skórę, ale na twarzy mam bardzo tłustą i ten produkt się u mnie rolował. Nie nadaje się na pewno pod makijaż, ale zużyłam go na noc i w ciągu nocy, nie wiem, czy wycierał się w poduchę, czy w kołdrę, przepraszam, w każdym razie na noc tak, w ciągu dnia nie. To są produkty, które się nie sprawdziły kompletnie. Podzielcie się ze mną swoimi wrażeniami, czy u was też tak właśnie było z tymi akurat produktami. Ja się cieplutko żegnam, do zobaczenia, do jutra, pa, pa.